Mały miś. Walentynki. Syneczku? O, zrobiłeś piękne walentynki. Podobają ci się? Dobrze, w takim razie pójdę je rozdać. Po drodze zerknij do skrzynki na listy. Może i do nas coś przyszło. O, zaraz sprawdzę. Mamusiu, spójrz! Walentynka dla ciebie. Dla mnie? I co jest napisane? Możesz mi przeczytać? Misiu, czy będziesz moim walentynkiem? Bardzo miłe. Od kogo to jest? Nie ma podpisu. Pewnie masz tajemniczą wielbicielkę. Tajemniczą wielbicielkę? Kogoś, kto uważa, że jesteś wyjątkowy. Już wiem! To pewnie od Emilki. Możliwe. Sam ją o to spytaj. Dzień dobry, mały misiu. Udanych walentynek. A to dla ciebie. Dziękuję ci. Nie zapomnę, od kogo ją dostałam. I ja dziękuję tobie za walentynkę. Ale ja jeszcze ci nie dałam. Na pewno? Nie. Proszę? Nie ty ją zrobiłaś? Nie, niestety, bo jest bardzo ładna. Jeśli nie ty ją zrobiłaś, to kto? Chyba ktoś, kto lubi koronki. Już wiem, może kura. Racja, ona za nimi przypada. Jeszcze raz dziękuję za walentynkę. Wszystkiego najlepszego. Wzajemnie, mały misiu. Witaj, kuro. Życzę ci wesołych walentynek. I ja tobie też życzę wszystkiego najlepszego. Proszę, ta jest specjalnie dla ciebie. O, jest piękna. Dziękuję. Zasługuję, żeby być na honorowym miejscu. Nie rusz ciasteczek. Jeszcze są gorące. Pysznie pachną. W tym roku każdy dostanie ode mnie ciasteczkową walentynkę. Ja też? Oczywiście. Skoro ty upiekłaś ciasteczko, to kto zrobił to? Jeśli nikt się nie podpisał, musisz zgadywać. Wtedy jest najciekawiej. To musi być ktoś, kto lubi robić niespodzianki. Kaczka! Teraz ja ją zaskoczę. Zostawiłeś ciasteczko. Dziękuję, kuro. Życzę ci miłej zabawy. Pa, pa, mały misiu. Kaczko! Kaczko! Zrobiłaś piękną walentynkę. Naprawdę? Najpierw pomyślałem, że to od Emilki, a potem, że od kury. A teraz wiem, że musi być od ciebie. Bo jest ode mnie. Jak ją zrobiłaś? Zerwałam listek w kształcie serca. Weszłam do błota i stanęłam na nim. Ale... Proszę, czytaj. Tu jest napisane... Najdroższy Walenty, kocham cię bardziej niż błoto. Wielkie dzięki.
A to dla ciebie. Dziękuję, mały misiu. Kogoś mi przypomina. Tak, mnie. Jak dwie krople wody. O, ta jest najpiękniejsza ze wszystkich. Wiem, to od mojej tajemniczej wielbicielki. Tajemniczej wielbicielki? Kto nią jest? Nie mam pojęcia. Serduszko było w skrzynce na listy. I naprawdę nikt się nie przyznał? Ten ktoś musi lubić żarty. Ja też tak myślę. To od kogoś, kto uwielbia płatać figle. Pasuje mi to do sowy. Sowa? Może ty masz rację. Dziękuję, kaczko. Życzę ci mnóstwo miłych walentynek. Wszystkiego najlepszego. Ego. Oczywiście, że to nie ja. Na moich walentynkach są różne wierszyki. Proszę, weź. Dziękuję. Czy możesz mi to przeczytać? Słuchaj. Róże są czerwone, a fiołki niebieskie. Ciasteczka brązowe i ty brązowy jesteś. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ładne? Och, bardzo, naprawdę. No to w czym rzecz? Nie mogę zgadnąć, kto przysłał mi tę walentynkę. Pokaż. Piękna koronka, piękne litery i w ogóle starannie wykonana. Ten ktoś musi bardzo mocno cię kochać. Będziesz moim walentynkiem? Już wiem, od kogo to jest. Czy w tym koszyku nie ma przypadkiem dla mnie jakiejś walentynki? Och, przepraszam, oczywiście. Dziękuję. Dziękuję za wszystko. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłaś. Mamusiu, mamusiu! Mamo, jesteś? Jestem, mały misiu. Zobacz, ile walentynek dostałem. Ojej, piękne. A odnalazłeś tajemniczą wielbicielkę? Nie. Kto to może być? Ktoś, kto uwielbia koronki. Mhm. I lubi żartować. Jest bardzo przemyślny i mocno mnie kocha. Prawdziwa zagadka. Tak. A wiesz, jak okropnie zgłodniałem? Mogę wziąć ciasteczko? Oczywiście. O, co to? Ciekawe od kogo. Nie ma podpisu? A więc ty też masz tajemniczego wielbiciela. Pokaż, mamo. Przeczytam. Daję ci swoje serce, bo bardzo cię kocham. Kto to może być? To ja! Ja jestem twoim ukochanym i zawsze będę. Tak, kocham cię najbardziej na świecie i nigdy nie przestanę. Laurka dla mamy. Przepraszam, mam ci je oddać? Nie, wolę, żebyś je podtrzymał. Tak dobrze? Świetnie. To będzie laurka dla mamy. Ucieszy się. Mama nie zapomina o moich urodzinach, więc dam jej to. Czy chcesz powiedzieć, że ja zapominam? Nie, ale akurat pomyślałem o mamie. Gdzie idziesz? Jeszcze coś narysuję.
wybrać. Które kwiatki kojarzą ci się z mamą? O, róże są piękne, tak jak mama. A ten pachnie miło i słodko. Tak samo jak mama. Z czego się śmiejesz? Masz żółty pyłek na nosie. Już, nic nie ma. Dziękuję. Ciekawe. Stokrotka uśmiecha się jak nasza mama. Rzeczywiście. Podnieś je trochę wyżej. O tak? Świetnie. Mama też tak czasem śpiewa. Przyjemnie na słoneczku. Czuję się tak, jakby mnie mama przytulała. A, o! Buziaki mamy przypominają dotyk motyla. Motyla? Są delikatne i lekko łaskoczą. Motylku, chodź do mnie. Musisz go poprosić. Proszę. Najpierw zamknij oczy. Dziękuję. Rzeczywiście, całuski mamy są jak motyle. Prędzej, tatusiu, prędzej! O, stój, zatrzymaj się. Czuję piękny zapach. Ja też. Mama piecze najlepsze ciasto na świecie. To prawda. Co tam rysujesz, synku? Dobrze. A co tam masz? O, nic. Nic a nic. Aha. Proszę, skarby. O, są przepiękne. Ja też coś dla ciebie mam. O, pokaż. Dla mojej mamy. Nie zapominajki, bo zawsze pamiętasz o moich urodzinach. Róże są tak samo piękne jak ty. Fiołki pachną tak jak ty, słodko. A stokrotka ma podobny do twojego uśmiech. Kiedy usłyszałem tego ptaszka, od razu pomyślałem o tobie. Na słońcu jest tak dobrze jak w twoich ramionach. A dotyk motyla jest jak twoje buziaczki. Na dobranoc. Jesteś kochany. Dziękuję, to wspaniałe. A to ostatni rysunek. Dlaczego taki? Twoje ciasto jest najlepsze na świecie. Pewnie najbardziej kochacie mnie za ciasto. Jeśli przestanę je piec, nie będziecie mnie kochać? Nie. Ale zawsze możesz upiec placek. Albo herbatniki. Ja też mam dla was niespodziankę. Jaką? Naprawdę? Zgadnijcie. Ciasto z czekoladą.
Jak zgadliście? Bo wiemy, że ty też nas kochasz. Zgadnij, co widzę. Uważaj, kaczko, twoja kolej. Chwileczkę. Moje oko pyta, co to jest? Pomarańczowe. Chyba wiem. To słońce. Nie. Gąsienica. Nie. Pomarańczowe kwiaty. Twoje nóżki. O, gili, gili, gili. Ciepło, ciepło. Ale nie gorąco. Już wiem. Twój dziób. Zgadłeś, misiu. Teraz ty. Moje oko pyta, co to? To jest zielone i cienkie. Liście. Zimno. Miau. Koci ogon. Mój ogon nie jest zielony. Twój nos? Mój nos też nie jest zielony. Ale oczy są. No tak, są zielone. Ale nie o to mi chodziło. Czy to ważka? Nie. Trawa. A-a. O, to trudne. Cienkie i zielone. Poddajecie się? Chwileczkę. To bez nogi. Trafiłeś. Dzień dobry. Co robicie? Gramy w zgadnij, co widzę. I chodziło o ciebie. Uwielbiam tę zabawę. Mogę się przyłączyć? Proszę. Teraz kolej kota. Zrobiło się ciemno, nic nie widać. Nieprawda. Tylko wszystko wygląda trochę inaczej. Kot ma rację. Grajmy dalej. Kocie? Gdzie on się podział? Przed chwilą tu był. Widzę was, a wy mnie? Zgadnijcie, gdzie ukryłem się. Kotku, gdzie jesteś? Jeśli chcecie mnie znaleźć, musicie szukać bardzo małych parasolek. Parasolek? No to chodźmy, poszukajmy bardzo małych parasolek. Zostawiajcie mnie! Nic a nic nie widzę. Spróbujmy poszukać. Drzewa przypominają wielkie parasole. Moje oko, moje oko. Pyta, co to, co to? Małe parasole! Grzyby! A chodzi o grzyby. Grzyby? Widzicie? Bardzo małe parasole. Ha, ha, świetna zabawa. Brawo, bez nogi. Kocie, jesteś tu? Znowu znikł. Moje oko pyta, co to jest z wielką głową i długaśnymi nogami. Czy to coś ma zęby? Mam nadzieję. Wielkie, ostre kły. Tak, żeby was gryźć. Wymyślcie coś innego. Szukajmy dalej, nie bój się. Zgoda. Popatrz tam. Czy to nie przypomina krasnoludków? Krasnoludki są miłe. Mały misiu, znaleźliście kota? Nie, tylko coś, co przypomina krasnoludki. Nie szukamy krasnoludków. Znajdźcie potwora z ogromną głową i długimi nogami. I wielkimi zębami.
Nie boję się żadnych potworów. A ja tak. Co się dzieje? Złapał mnie ogromny pająk. To nie jest pająk, tylko pędzel tyni. Patrzcie, wielka głowa i długie nogi. Dobrze. Rozumiem, znaleźliśmy wielką głowę i długie nogi, czyli dynie. A teraz mnie poszukajcie. Mam niezły pomysł. Chodźcie tędy. Kocie! Moje oko pyta, co to? Czy to łódź na niebie? Hej, gdzie jesteście? Znajdź na niebie łódź! Łodzie pływają po wodzie. Ale ta jest inna. Znajdź łódź na niebie! A wtedy? Znajdziesz nas. Hej, łódź na niebie. Jest! Wypatrzyłeś nas. To najlepsza kryjówka. Trudno was było znaleźć. A teraz ja mogę? Śmiało, bez nogi. Dobrze. Moje oko pyta, co to jest czarne. Moje oczy? Nie, to moje oczy. Ogon kota. Chyba nie. Nie. To jest noc. O, Rety. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Dorota Dziadkiewicz-Brewińska na podstawie tłumaczenia Piotra Mielańczuka. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Kierownictwo produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Anna Apostolakis, Agnieszka Kunikowska, Jan Kulczycki, Katarzyna Tatarak, Jarosław Domin, Hanna Kinderkis, Rafał Walentowicz i inni.